Dzień dobry Państwu, bardzo serdecznie witamy w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na zapowiedzianej już wczoraj konferencji prasowej pani minister Anny Zalewskiej, minister Edukacji Narodowej, a także podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej pana Macieja Kopcia. Szanowni Państwo, zanim rozpoczniemy tę merytoryczną rozmowę na temat reformy edukacji w Polsce, zapraszamy Państwa do obejrzenia krótkiego materiału filmowego, krótkiego spotu. Bardzo proszę. Nauczyciele motywowali mnie do rozwijania swoich pasji, poszukiwania nowych wyzwań i inspiracji. To dzięki nim jestem dziś motion designerem. Pan od fizyki przekazał mi pasję do przedmiotów ścisłych. Kocham swoją pracę. Jestem inżynierem elektrotechnologii. Dzięki nauce podstaw programowania w szkole mam dziś firmę informatyczną, która tworzy rozwiązania dla całego świata i zmienia go na lepsze. Pokolenie dobrej szkoły. Wejdź na www.reformaedukacji.mengov.pl. Dobra szkoła to szkoła na miarę XXI wieku, szkoła nowoczesna i o niej właśnie dzisiaj Państwu opowie pani minister Anna Zalewska. Bardzo prosimy. Bardzo dziękuję, witam Państwa bardzo serdecznie. Zgodnie z umową dzisiaj o szczegółach i spot to nie tylko to pokolenie przyszłości, to pokolenie, które mamy nadzieję będzie kończyć dobrą szkołę, ale również spot, który wyraźnie podkreśla miejsca, gdzie można zdobyć absolutnie wszystkie informacje. Tak chcemy wspierać rodziców, nauczycieli, dyrektorów i samorządowców, choć jesteśmy z nimi od lutego 2016 roku. Proszę zauważyć, pokazujemy Państwu szczegóły, po raz pierwszy tak wyraźnie prawa oświatowego, co w prawie oświatowym jest, bo mówimy tylko o tym, na czym najbardziej nam zależało, o 4-letnim liceum i branżowej szkole, ale tutaj wzmacniamy i pokazujemy o ile bogatsze o przedmioty przyrodnicze i historię będzie 4-letnie liceum. Również, kiedy pokazujemy 8-letnie szkoły podstawowe, wskazujemy, w jaki sposób one będą funkcjonowały i podkreślamy, dlaczego podjęliśmy takie decyzje. Przypominamy, podjęliśmy je w oparciu o badania, o wyniki egzaminów, o rozmowy z rodzicami, w oparciu o debatę, gdzie wyraźnie rodzicom zależało na 4-letnim liceum, 5-letnim technikum, szkole branżowej i szkole podstawowej. I teraz chcemy wzmocnić te szkoły, o których też dyskutowaliśmy, kiedy pracowaliśmy nad prawem oświatowym, dwujęzyczność, ale wzmacniamy ją tak, że w każdej szkole podstawowej będą mogły być oddziały dwujęzyczne, bo właśnie w taki sposób realizujemy cele między innymi Komisji Europejskiej, które mówią o podnoszeniu kompetencji językowych. To jest właśnie owa powszechność i mobilizacja dla nauczycieli, żeby rzeczywiście ta dwujęzyczność tak wyglądała, bo teraz trzeba będzie w drugim języku obcym uczyć zwyczajnie jeszcze dwóch dodatkowych przedmiotów. Jednocześnie odpowiedzieliśmy podczas konsultacji społecznych na zapotrzebowanie ambasad, które poprosiły o tak zwany rok wstępny, jak my popularnie mówimy rok zerowy, który rzeczywiście wypełnia ich potrzebę przygotowania młodego człowieka do liceum dwujęzycznego. Jednocześnie wspieramy małe szkoły, ograniczamy konieczność dowożenia dzieci, dążymy do jednozmianowości w ślad za zapisami prawa oświatowego. Również pójdą, mam nadzieję, zapisy dotyczące subwencji oświatowej, bo pierwszy kwartał to, proszę Państwa, dyskusja i warsztaty mówiące o tym, jak w XXI wieku powinna wyglądać subwencja oświatowa, aby na wyzwania XXI wieku odpowiadać. Jednocześnie udrażniamy system, wreszcie będzie można po szkole branżowej zwyczajnie zdać maturę. Oczywiście w drugim stopniu czy po drugim stopniu. Wzmacniamy wychowawczą rolę szkoły, to za co jesteśmy bardzo chwaleni, to jesteśmy jednym z nielicznych krajów, które wyraźnie w zadaniach szkoły pokazuje odpowiedzialność za cyberbezpieczeństwo. Oczywiście mamy zbudowany cały program, sporo pieniędzy na to wydajemy. Mówimy też o tym cyberbezpieczeństwie w różnych pilotażach. Wzmacniamy, proszę Państwa, rolę kuratora, rolę związków zawodowych. Tak naprawdę na wiele próśb związków zawodowych odpowiedzieliśmy. Są oni po raz pierwszy od bardzo wielu lat po prostu mocno w systemie, tak aby nie obawiali się, czy dotrzymamy tych wyliczeń, o których mówimy, kiedy wspominamy o ponad 5 tysiącach miejsc pracy. Wspieramy również innowacyjną funkcję w szkole, wzmacniamy ją. Mamy nowoczesną podstawę programową do wszystkich klas. Również mówimy o tym, że dbamy o rodziców, sporo uwagi poświęcamy rodzicom w prawie oświatowym. Rozpoczynamy budowę systemu doskonalenia zawodowego. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że bez ciągle kształcącego się nauczyciela nie będziemy właściwie edukować dzieci w XXI wieku. Zmniejszamy liczbę dzieci w klasach. To jest apel rodziców, apel nauczycieli, jak również związków zawodowych. I oczywiście uszczegółowiliśmy artykuł 42, to są tak zwane godziny karciane, czyli te darmowe, obowiązkowe. My je zlikwidowaliśmy, ale okazało się, że był to przepis nieprecyzyjny i wielu dyrektorów czy samorządów wykorzystywało ten przepis, udając, że godzin karcianych nie zlikwidowano. Tu rzeczywiście na prośbę związków zawodowych to zrobiliśmy, tak jak mówiliśmy, że będziemy monitorować tę sytuację i że będzie potrzeba, dokonamy takiej zmiany. I jeszcze raz podkreślamy, z naszych danych, wyliczeń, a mamy wszystkie wyliczenia z każdej szkoły, z każdej placówki, z każdego samorządu, pojawi się co najmniej 5 tysięcy nowych miejsc pracy, co zresztą już się dzieje. Pokazujemy to samorządom, szczególnie tym dużym, o których Państwo piszą, a rodzice czytają, że wszędzie pojawiają się dodatkowe miejsca pracy i dodatkowe pieniądze. Tutaj tylko przypominamy, proszę Państwa, że od lutego naprawdę przeprowadziliśmy debatę. Nie będę powtarzała tutaj wszystkich liczb, ale rzeczywiście są one imponujące. 130 spotkań kierownictwa Ministerstwa Edukacji z samorządowcami, przedsiębiorcami, rodzicami, nauczycielami, dyrektorami szkół, uczniami, związkami zawodowymi. Oczywiście mnóstwo opinii, spotkań w terenie, debat, pracy ekspertów, czasami absolutnie się ze sobą nie zgadzającymi, ale to jest oczywiste przy takiej debacie. I teraz, proszę Państwa, od września, pamiętacie Państwo takie spotkanie, konferencję, gdzie pani premier i ja mówiliśmy o tym, że Rada Ministrów przyjęła na Radzie Ministrów prawo oświatowe. Tam była deklaracja intensywnej pracy w terenie po to, żeby już mówić o tym prawie oświatowym, nad którym pracował Parlament i Senat, po to, żeby ewentualnie wprowadzać jeszcze poprawki. Proszę zobaczyć, w ciągu 2 miesięcy 1462 spotkania, uczestników 46 tysięcy. Te spotkania były organizowane nieustannie, nawet w oczekiwaniu na podpis pana prezydenta, z nadzieją na podpisanie prawa oświatowego. I rzeczywiście wojewodowie przede wszystkim spotykali się i spotykać będą z samorządowcami, kuratorzy natomiast z dyrektorami, nauczycielami i rodzicami. Mają właściwie zdiagnozowaną każdą gminę, wiedzą, jak wygląda sytuacja. W tej chwili będą współpracować przy tworzeniu jednej specuchwały na temat sieci szkół, tak żeby rzeczywiście iść w parze i nie negocjować i dyskutować zbyt długo, tylko razem nad tymi uchwałami pracować. Bardzo. Tak, teraz ja tylko pozwolę sobie przedstawić, bo usłyszeliście od pana prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy, że chce włączyć się w monitorowanie wdrożenia prawa oświatowego i że ustanowił koordynatora do spraw wdrażania reformy. I rzeczywiście Chcemy być z rodzicami, nauczycielami, dyrektorami, samorządowcami, wspierać, pomagać, wyjaśniać, mediować, negocjować, ponieważ tydzień temu już wstępnie mieliśmy pokazany zespół, czy utworzyliśmy zespół, czekając na podpis pana prezydenta. Dzisiaj z najwyższą radością informuję, że pan minister Kopeć będzie odpowiedzialny, będzie po stronie Ministerstwa Edukacji odpowiedzialny za koordynowanie zespołem do spraw wdrażania reformy edukacji. I teraz zgodnie z zapowiedzią właśnie zabierze głos pan minister Maciej Kopeć. Bardzo prosimy. Jeżeli chodzi o ten zespół, to został powołany on z bardzo doświadczonych urzędników Ministerstwa Edukacji Narodowej, czyli jego szefową jest wicedyrektor departamentu, pani Ewa Staniszewska, w której podlega kwestia między innymi i sieci szkół, i kwestie związane z etatami nauczycielskimi. Pani dyrektor Katarzyna Koszewska, która jest dyrektorem Departamentu Kształcenia Ogólnego. W jej działaniach jest także nadzór nad działalnością kuratorów oświaty, którzy w tych przekształceniach będą odgrywać ogromną rolę, czyli tak czy inaczej wiele spraw związanych z listami, mailami od rodziców, nauczycieli zapewne także wpłynie do tego departamentu. Jest pani dyrektor Jadwiga Parada, która jest dyrektorem departamentu, który zajmuje się szkolnictwem zawodowym. Tak jak pani minister mówiła, przekształcenia, jeżeli chodzi o szkolnictwo zawodowe, są jednym z istotnych, kluczowych elementów tej reformy. Pani dyrektor Katarzyna Szłyk, która jest wicedyrektorem Departamentu Prawnego i też kwestia przekształceń, zmian, uchwał podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego jest też istotnym elementem tej zmiany. Pani Beata Pawłowska, naczelnik Wydziału Organizacji Oświaty Samorządowej, też odpowiedzialna za sieć szkół i też wybitny fachowiec od przekształceń i zmian, które będą następowały, i pan dyrektor Grzegorz Pochopień. W jego gestii jest zarówno kwestia bardzo wielu danych statystycznych, o których mówiła pani minister, czy inaczej mówiąc tego dokładnego policzenia, ile jest szkół, sal, etatów, ale równocześnie także środków finansowych. Czy inaczej mówiąc, ten zespół oczywiście jest powołany po to, żeby w momentach, kiedy rodzice, nauczyciele, samorządowcy będą takiej pomocy od nas oczekiwali, żeby służyć pomocą. Zresztą część tej pracy, którą prowadzili dyrektorzy, widoczna była w czasie spotkań, które były w różnych miastach, a więc tych, których pokazywaliśmy, jak te przekształcenia mogą wyglądać, czy inaczej mówiąc, jak można przekształcić szkoły podstawowe, gimnazja. Dalej także, gdzie mówiliśmy o tym, jakie będą skutki utworzenia klasy 7 i 8. I to, o czym mówiła pani minister, czy inaczej mówiąc to, co dotyczy zwiększonej liczby etatów ze względu na różnicę między liczbą dzieci w klasach szkoły podstawowej i gimnazjum. Czyli to będzie taki specjalny zespół. Mamy nadzieję, że on spełni oczekiwania rodziców, nauczycieli, jednostek samorządu terytorialnego, także pana prezydenta, który takiego monitorowania, wdrożenia systemu, nowego systemu edukacji oczekiwał. Bardzo dziękujemy panie ministrze, dziękujemy pani minister. I teraz zgodnie z obietnicą państwom... Ministrowie. Jeszcze obiecaliśmy terminy, daty. Chcemy pokazać jeszcze, co planujemy, po to, żeby rzeczywiście być od początku do końca, tak jak zadeklarowaliśmy, z samorządami, nauczycielami, dyrektorami. Do końca tygodnia to wojewodowie zgłosili 22 grudnia, kiedy na spotkaniu z ministrem spraw wewnętrznych i administracji, panem Mariuszem Błaszczakiem, i na spotkaniu ze mną składali sprawozdanie ze wszystkich spotkań, które odbyli w ciągu 2 miesięcy, i oni powiedzieli rzeczywiście, że bardzo często pojawiała się prośba samorządowców, żeby przygotować projekt specuchwały, po to, żeby rzeczywiście był on jednolity, żeby nie było wątpliwości, i wojewodowie wojewodowie, żeby nie mieli kłopoty z oceną prawną tejże specuchwały. Więc do końca tygodnia będzie specuchwała. My samorządowcom nie tylko pokażemy ją na stronie, ale po prostu systemem informacji oświatowej przekażemy wprost. Każdy będzie miał to na swoim tablecie albo na swoim komputerze, bo nie na biurku. Do końca marca 2017 roku wojewodowie kuratorzy, którzy już pracowali od 16 września w zespołach, będą kontynuować te spotkania. Oczywiście teraz będzie to na pewno wyglądało tak, że będą w tych miejscach, gdzie zdiagnozowali, że może być jakieś nieporozumienie albo ktoś może sobie nie radzić. Oni są do tego przygotowani. I jednocześnie do końca marca 2017 będziemy razem z kierownictwem Ministerstwa Edukacji też w najprzeróżniejszych miejscach w Polsce, choć rzeczywiście sporo jest pracy nad kolejnymi etapami tejże reformy. I co tydzień będą konferencje prasowe kuratorów, dlatego że wiele lokalnych mediów potrzebuje takiego kontaktu. Będziemy co tydzień w piątek podsumowywać te spotkania, ewentualne wątpliwości i też odpowiadać na pytania dziennikarzy. I do końca tygodnia, proszę Państwa, będzie list do rodziców i to będzie list wydrukowany, który kuratorzy wprost dostarczą do szkół po to, żeby rodzice otrzymali takie listy, dlatego że otrzymaliśmy takie sygnały od rodziców, że mimo że do końca listopada do każdej szkoły trafiły broszury, plakaty, kontakty, adresy, telefony, to większość rodziców nie miała dostępu do tejże informacji. Teraz trochę sytuacja się zmienia, mamy już prawo oświatowe obowiązujące i dyrektor ma obowiązek udzielić wszystkich informacji i dostarczyć tychże informacji, ale będziemy to wzmacniać. Rodzice otrzymają taki list, jak również listy samorządowcy i dyrektorzy. I proszę Państwa, to co robiliśmy i robić będziemy dalej. Mamy dedykowaną stronę, rzeczywiście kilkadziesiąt maili dziennie, bardzo precyzyjnych, mówiących o konkretnych miejscowościach, o konkretnych sytuacjach. Rodzice nas pytają, jak będzie wyglądać przekształcenie, odpowiadamy. I jednocześnie mamy aktualne informacje, komunikaty, jak również w ciągu 2 tygodni zaktualizujemy te wszystkie pytania i odpowiedzi, które miały miejsce w ciągu ostatnich 2 miesięcy, jak również zwrócimy uwagę na te zmiany, które w trakcie pracy nad prawem oświatowym się pojawiły. I teraz kolejne informacje. Najważniejsze terminy, proszę Państwa, teraz już. Do 31 stycznia 2017 roku niesamorządowe szkoły publiczne informują, proszę się nie martwić, że to jest zbyt krótki termin, tym bardziej, że niepubliczne czy niesamorządowe szkoły publiczne wiedzą o tym przepisie, uczestniczyły w pracach nad właśnie tym fragmentem prawa oświatowego. Po prostu muszą się zgłosić, że oto będą przekształcać się w określoną placówkę, czy to w szkołę podstawową, czy będą się przekształcać w liceum ogólnokształcące, w branżową szkołę, czy w technikum. Proszę zauważyć, jakiego sformułowania używam. Przekształcenie, dlatego że z naszej już dużej wiedzy wynika jednoznacznie, że gimnazja przekształcają się zresztą najczęściej w szkoły podstawowe. Rodzice z reguły już o tym wiedzą. Do 31 marca 2017 roku już ta jedna specuchwała, którą zaproponujemy, gdzie też jedna uchwała pojawi się sieć szkół i obwody. I proszę Państwa, ta uchwała będzie mówiła o tym, co zacznie dziać się od 2017 roku. Dlatego, że to jest ewolucja. Przez następnych 5 lat sieć szkół będzie się dostosowywać. Przede wszystkim te przekształcane gimnazja. Mają aż 5 lat czasu. Mogą to zrobić w pierwszym roku, ale z reguły tego nie zrobią, dlatego że chcą, żeby to była rzeczywiście ewolucja, ale mają na to 5 lat czasu. I tutaj kolejne daty, do 30 czerwca złożenie dokumentów w związku z przekształceniem 6-letnich szkół podstawowych w 8-letnie szkoły podstawowe. To oczywiście dotyczy publicznych szkół niesamorządowych. My bardzo byliśmy otwarci na prośby tychże placówek, które chciały maksymalnie ograniczyć biurokrację i też, proszę Państwa, zagwarantowaliśmy im w ustawie, że przez 5 lat samorząd nie może odmówić im pozwolenia. To znaczy oni nie występują o dodatkowe pozwolenie, po prostu to pozwolenie uzupełniają. Do sierpnia 2017 roku zmiana zezwoleń, bo oczywiście mogą się pojawić korekty. Do 30 listopada uchwały potwierdzające przekształcenie szkół dokonanych z mocy prawa, bo też takie sytuacje być może będą się zdarzać. I proszę zauważyć, powtarzamy, to wszystko jest na naszej stronie, telefony, kontakty, jesteśmy do Państwa dyspozycji. Jednocześnie kuratorzy, proszę Państwa, będą pilnować, bo taki jest też ich obowiązek, stąd też wzmocnienie roli kuratora, bo oni są przy sieci szkół, potrzebna jest ich opinia. Oprócz tego są w szkołach na co dzień, rzeczywiście wizytatorzy rozjechali się po całej Polsce i będą prosić dyrektorów też o takie krótkie sprawozdania i informacje, że odbyły się informacyjne spotkania. Chcę też przypomnieć Państwu, że liceum ogólnokształcące czeka 2 lata do 2019 roku i nie może doczekać się tego rocznika, którym się Państwo też martwili, a to nie jest dla nich żadne zmartwienie. Czekają branżowe szkoły, choć pewne elementy już zmieniamy, czeka technikum. W szkołach podstawowych z reguły jest tak, że chronimy dzieci przed zmianą. Czekają na to małe szkoły. Jesteśmy do dyspozycji przede wszystkim tych, którzy się martwią i stąd bardzo szeroka akcja, żeby przy wdrażaniu reformy być z najbardziej zainteresowanymi po to, żeby dziecko zwyczajnie tej reformy nie zauważyło. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję Pani Minister. Jak Państwo widzicie, szeroko zakrojona akcja informacyjna rusza. Z tą akcją informacyjną zamierzamy dotrzeć do wszystkich rodziców, uczniów, nauczycieli, samorządowców. Szanowni Państwo, to dzisiejsze spotkanie to również okazja do tego, aby zadać pytania obecnym tutaj gościom. Pani Minister, Panu Ministrowi bardzo proszę o pytania. Dzień dobry, Andrzej Wyrwiński, Polsat News. Szanowna Pani Minister, mam 2 pytania. Po pierwsze, mówiła Pani o tym, że zapoznała się Pani z dziesiątkami opinii. Ja bym chciał zapytać o opinię Rzecznika Praw Dziecka, który uważa, że dzieci, które w 2019-2020 roku pójdą do 1. klasy, nie będą miały równych szans. Według Rzecznika Praw Dziecka możemy mówić o złamaniu 2 zasad konstytucyjnych, równego traktowania i równego dostępu do wykształcenia. Jak Pani zamierza przekonać rodziców, że dzieciaki, które będą z roczników 2003-2005 będą miały takie same szanse w 1. klasie? I drugie pytanie dotyczy darmowych podręczników. Jeśli się nie mylę, od 2017 roku już wszystkie klasy miały mieć darmowe podręczniki. Jeśli tak nie jest, to proszę mi poprawić. Jakie jest generalnie założenie? Czy wszystkie klasy w nauczaniu podstawowym i średnim będą miały darmowe podręczniki? Dziękuję serdecznie. Pierwsze pytanie odnoszące się do wątpliwości Pana Rzecznika Praw Dziecka. Rozmawialiśmy przez telefon. Ja wyraziłam ubolewanie w tym telefonie, że Pan Rzecznik nie zwracał uwagi na to, że mamy 2 podwojone roczniki w klasie 3. i 2. szkoły podstawowej, gdzie rzeczywiście był przymus, a nie wybór i nie decyzja rodzica, czy 6-latek uczy się w przedszkolu, czy też w szkole. I oczywiście przemawiałam do Pana Rzecznika faktami, dlatego że my mamy wszystkie dane, wszystkie informacje, które pokazują, że nie będzie absolutnie żadnego problemu. I Panie redaktorze, musimy zdementować publicznie, bo słuchają nas tutaj rodzice, dzieci nie będą w 1. klasie, dlatego że dziecko, które skończy 3. klasę gimnazjum, nie powiemy mu, że będzie o rok dłużej w systemie, on kończy 3-letnie liceum i tak będą dedykowane i rekrutacja i też klasy dla niego właśnie po to, żeby było uczciwie i sprawiedliwie i jednocześnie będą klasy dedykowane uczniom, którzy są po 8. klasie. I podręczniki. No oczywiście nic się nie zmienia, to znaczy wszędzie jest dotacyjność i również na te podręczniki, które pojawią się jako nowe do 3 roczników. Jesteśmy w stałym kontakcie z wydawnictwami. Oni rzeczywiście są zadowoleni, że dotrzymujemy terminów, jeżeli chodzi o podstawy programowe, czyli w subwencji oświatowej zaplanowane są pieniądze na klasę 1, na klasę 4 i na klasę 7 i oczywiście nie są to przejściowe podręczniki, tak jak nie jest to przejściowe wartościowa podstawa programowa. W związku z tym będą służyć następnym rocznikom. Dotacje są, czyli darmowość pozostaje. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Bardzo proszę, kolejna redakcja. Katarzyna Mastela, TVN24. Ja chciałabym zapytać o prezydenckiego doradcę do spraw reformy oświaty, którego wczoraj nominował prezydent Andrzej Duda. Chciałabym zapytać, czy zaprosi go Pani do udziału w działaniach ministerstwa? Jeśli tak, to na jakich zasadach? Będzie brał udział w spotkaniach, czy będzie w zespole? Oraz czy jest Pani zadowolona z decyzji Pana Prezydenta? Oczywiście, że jestem zadowolona z decyzji Pana Prezydenta, dlatego że potwierdzam, ta zmiana jest nie tylko potrzebna, ale konieczna. Właśnie dlatego, że analizujemy badania, wiemy, jaką w przyszłości trzeba szkołę zbudować, wiemy, że potrzebne jest 4-letnie liceum, że jest potrzebna branżowa szkoła, a każda szkoła podstawowa, proszę Państwa, w XXI wieku w środku Europy musi być bardzo dobrą szkołą. Pan profesor Waśko już z nami współpracuje, dlatego że był przecież autorem i jest autorem podstaw programowych z języka polskiego. W związku z tym my nie mamy żadnych kłopotów z wypracowywaniem współpracy, po prostu współpracujemy. I rzeczywiście będziemy tutaj ze strony ministerstwa, pan minister będzie nie tylko koordynował, ale również wsłuchiwał się w różnego rodzaju wątpliwości, żeby je eliminować. I myślę, że pan profesor Waśko po stronie pana prezydenta, Kancelarii Prezydenta, do którego też będą docierać różnego rodzaju informacje, zwyczajnie będzie się z nami kontaktował. Będziemy wspólnie wszystkie kwestie wyjaśniać. Jeśli jeszcze mogę, czyli będą to takie regularne spotkania, w których będzie uczestniczył doradca? Pan profesor jest bardzo częstym gościem Ministerstwa Edukacji, dlatego że przed nami dalszy ciąg prac nad podstawami programowymi. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, kolejne pytania. Joanna Mąkosa, Radio Tok FM. Ja mam pytanie dotyczące kształcenia specjalnego, a konkretnie wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Ustawa ogranicza możliwość wydawania takich opinii do publicznych poradni. Wyklucza poradnie niepubliczne. Rodzice trochę martwią się, że to może spowodować pewne przestoje, dłuższy czas oczekiwania na takie dokumenty. Dlaczego to ograniczenie do publicznych poradni zostało wprowadzone? Publiczne poradnie, proszę Państwa, są pod pełnym nadzorem pedagogicznym, chociaż również niepubliczne w tej chwili wzmacniamy, dlatego że my się czujemy odpowiedzialni za dzieci. W tej chwili poradnie będą uczestniczyć i uczestniczą w takim pilotażu, jeżeli chodzi o właśnie wspomaganie i diagnozę, która to będzie dawała narzędzia, żeby właściwie wspierać dzieci. W związku też, że generalnie o kształceniu specjalnym nigdy nie było w gestii niepublicznych. To mogły być ewentualnie opinie. Ale tutaj rzeczywiście wzmacniamy publiczne poradnie, bo mamy pełny nadzór nad tymi poradniami. A to są dzieci, na których szczególnie nam zależy i chcemy, żeby rodzice czuli się bezpieczni. Rozmawialiśmy z poradniami, też mamy z nimi w najbliższym czasie spotkanie. Przyjeżdżają do ośrodka rozwoju edukacji, żeby o pilotażu diagnozy funkcjonalnej mówić i rzeczywiście to od nich też wypływało, że czują taką potrzebę i widzą nieprawidłowości w niepublicznych poradniach. W związku z tym zdyscyplinowaliśmy to. Nie będzie żadnych przestojów, nie sądzę, żeby coś się wydarzyło. Czy jeżeli by jednak tak się złożyło, że te przestoje są, że w praktyce wygląda to inaczej, czy zakładacie, że te niepubliczne poradnie mogą wrócić? Będziemy wzmacniać poradnie publiczne. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Rozumiem, że nie mam. Bardzo serdecznie dziękuję Pani Minister. Dziękuję. Pozwolicie też Państwo, że ja Państwu podziękuję. To był intensywny rok. Jest kolejny rok, kolejny etap wdrażania reformy edukacji. I chciałabym być również razem z Państwem, odpowiadać na Państwa pytania i doprowadzić do sytuacji, w której odbędziemy poważną debatę. Dlatego, że w tej chwili już martwimy się i jesteśmy z dziećmi. Wspieramy rodziców i nauczycieli. I mam nadzieję na takie spotkania w regionach z kuratorami i wojewodami i również z Państwem. Bardzo dziękuję i zapraszam do współpracy. My również bardzo serdecznie dziękujemy Pani Minister, dziękujemy Panu Ministrowi, dziękujemy również Państwu. Do zobaczenia.